Już za moment będziemy prezentować tytuły, które tej jesieni zagracie także na Xbox Live. Bardzo dziękuję for Speed, Hot Pursuit. Proszę o chwilę cierpliwości. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć konsol. Więc będzie się tutaj mocno działo. Tak, oczywiście już schodzę, żeby wam nie przeszkadzać, bo przecież gameplay jest najważniejszy. Jesteśmy już w menu głównym Need for Speed'a. Słuchajcie, Hot Pursuit to przede wszystkim rywalizacja. Wybieramy sobie niejako strony konfliktu, czyli albo takich piratów drogowych, albo, albo służby drogowe. Nie ma tutaj niestety ulubionego pojazdu polskiej policji, czyli Kia Rivo, ale jest kilka innych aut, którymi możemy się doskonale ścigać. Grzesiek za chwilę wam pokaże wyścig, w którym będzie musiał uciec policji. Chwilka tutaj wgrywania, wybór fury. Ja myślę, że... Słuchajcie, żeby mieć czerwone Lamborghini, musicie je sobie wpierw pomalować. Tutaj szybkie wgrywanie się, ten kod jest całkiem świeży. Nie ma jeszcze tutaj opcji wszystkich znanych z finalnej gry, tak, która się pojawi już jesienią w sklepach. A? Nie, to jest wersja debugowa, w związku z czym mogą wystąpić jeszcze jakieś tutaj małe opóźnienia.
Speed. Jak widzicie, wyścigi tętniące adrenaliną. Pościgi mogą być bardzo emocjonujące. W każdej chwili możecie też zmienić stronę i być panem policjantem z wąsem kierującym jakimś super samochodem ścigającym bandytów, piratów drogowych. Przede wszystkim to, co jeszcze warto wspomnieć w kontekście Need for Speeda, to kariera, która łączy elementy multiplayera i singleplayera, to znaczy obojętnie, czy grając samemu w domu, czy grając z przyjaciółmi online, będzie można zbierać punkty doświadczenia i w karierze kupować samochody. Tyle Need for Speed. Jeszcze raz proszę, brawa dla tej gry. Mam nadzieję, że będziecie spędzicie długie godziny przy tej grze i z tej jesieni. A teraz drugim punktem naszego pokazu jest FIFA 11. W grze oczywiście, jeżeli jesteście Carlosem Tevezem, możecie wykonywać spalone, kiedy tylko chcecie. Bez przesady. Co się stało? Jest to mecz z Anglią, więc też może dołączyć trzeci gracz i sterować linią bramkową. Miłośników angielskiej reprezentacji. To nie jest tak, że że Anglia ma takie słabe statystyki. Po prostu Hubert wprowadził swoją postać na boisko gry, dlatego tak kiepsko jedzie. Jest to wczesna wersja Binda, jeszcze nie posiada opcji, która będzie w pełnej FIFA, to znaczy będzie można grać w 11, grając bramkarzem. Tu jeszcze to sterowanie nie jest opracowane. To, co warte jest zauważenia, to, że postacie różnią się. Jest tak zwany system Personality Plus, obejmuje 9 typów postur piłkarzy, czyli istnieje duża różnica pomiędzy na przykład Messi a nie wiem, czy wiecie, ale podczas Play with Fame, kiedy będziecie grali z Hubertem, bardzo często gra w FIFA, więc myślę, że wtedy będziecie mogli grać w FIFA 11. Na pewno zmierzę się z Kubą. Ciekawe, jaki on prezentuje poziom.